Witajcie na kanale Przekartkowane, mam na imię Mariola i zapraszam Was dziś na kolejny maraton czytelniczo-serialowy. Słuchajcie, jest 20:50, czyli nagrywam ten wstęp 10 minut wcześniej niż zacznie się cały maraton, aby wiecie, dokładnie punkt 21 dać Wam znać na Instagramie, że tak, ruszyliśmy, czytamy. Jak jest plan? Dzisiaj czytam książkę, na którą bardzo czekałam. Słuchajcie, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, jaką miłością ja pałam do Kinga, jak bardzo czekałam na kontynuację, czyli na Tyranta. A słuchajcie, Lules Bezprawny, T.M. Frazier od wydawnictwa kobiecego, to jest część poświęcona jednemu z bohaterów, którego właśnie znamy z tych poprzednich części. No i słuchajcie, tu się pojawia mały problem, gdyż ja się naprawdę staram nie kaleczyć języka angielskiego, więc ja sobie na tłumaczu sprawdziłam, jak wymawia się to imię. Pisze się B-A-R, w tłumaczeniu jest to niedźwiedź, no i tłumacz Google mówi do mnie B, znaczy B. No i słuchajcie, no ja nie będę bekała cały film. Nie, nie, przepraszam, no ale w polskim języku B to się kojarzy trochę z czymś innym, więc umówmy się, że będę mówiła na niego bar. O, bar, bary, bery. Przepraszam, nie, nie po angielsku, ale no po prostu, tak jakoś nie wiem. No okej, zakończmy po prostu ten monolog. I słuchajcie, dzisiaj czytam, będę oczywiście na Instagramie dawała Wam znać jak wrażenia, jak wiecie, pierwszy odbiór książki i generalnie wykreowanie głównego bohatera. Słuchajcie, ja Wam przeczytam opis tradycyjnie. Tia jest zagubiona i desperacko potrzebuje pomocy. Bar zamknął ważny etap w życiu i nie radzi sobie z nową rzeczywistością. Bar to były członek gangu motocyklowego, który żyje na granicy prawa. Jego czas wypełniają kobiety i używki. Znamy to już, jeżeli czytaliście Kinga i Tyranta, to wiecie. Które pomagają mu zapomnieć i nie czuć bólu. Tia musi uciekać i jedyną osobą, która może jej pomóc, jest chłopak, który w przeszłości złożył jej obietnicę. Jednak dziewczyna z różowymi włosami jest ostatnią osobą, której potrzebuje bar. Mężczyzna jest w dołku, nie radzi sobie z życiem, a ponowne spotkanie z Tią może jeszcze bardziej wszystko skomplikować. Bar jeszcze nie wie, że ta dziewczyna okaże się osobą, która nada jego nowemu życiu prawdziwy sens. Naprawdę są tak różni, czy tylko uparcie wierzą, że tak jest. Więc słuchajcie, ja wyczekuję dobrego romansu z nutką jakąś taką erotyczną. Czy moje przeczucia się, słuchajcie, sprawdzą? No to dowiemy się za parę minut, gdy do Was wrócę. Mam Wam pokazać moją tackę szczęścia. No oczywiście, że jest, ale słuchajcie, obiecałam sobie, że dziś zrobię taką odrobinkę zdrowszą i mam ogóreczki, wodę z cytryną i miętą, niesolone orzeszki ziemne, trochę truskawek i... Słuchajcie, cały czas do mnie piszecie, po prostu jesteście przekochani. Jest ze mną Martynka, Edyta, Madzia, Zuzia. Jeszcze ktoś, ale przepraszam, zapomniałam, więc proszę nie gniewajcie się. Słuchajcie, ja idę jeszcze zerknąć, jaki jest wynik, bo wiecie, mecz jest teraz. Zobaczcie, 22 i jak już jest ciemno. Jaki wynik? 2-2? Druga połowa już jest? Wow, o, cześć Wicuś. Cześć kochany. Widzisz? Tak pani czyta dzisiaj. Co robisz? Okej. Okay. Zobaczyliśmy jaki jest wynik. No tak, drap pani Pufy. Drap jeszcze póki możesz. Wracam do czytania. Moi drodzy, jest 23:51. Skończyłam czytać. I powiem tak. Co tu się dzieje? Powiem Wam, że muszę to na spokojnie przemyśleć i chyba nagram Wam swoją opinię jutro rano, zanim zacznę oglądać serial, bo jeszcze, słuchajcie, buzuje we mnie tyle emocji, że obawiam się, że bez spoilowania to się nie da. Ja uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam styl pisania T.A. Frazier. Po prostu ona pisze cudownie. Słuchajcie, no to nie są książki, które, nie wiem, otrzymają nagrodę Pulitzera, ale w swoim gatunku, czyli romansie połączonym z elementami, z wątkami erotycznymi, to są naprawdę jedne z lepszych książek, jakie ja w swoim życiu przeczytałam. Słuchajcie, język autorki jest dosadny, momentami wulgarny, sprośny. Podoba mi się też to, że ona, opisując sceny seksu, to zawsze pokazuje to, słuchajcie, i od strony partnera, i od strony partnerki. Całą tą, wiecie, gamę uczuć, które obezwładniają w tym momencie człowieka. Nie, słuchajcie, nie. Ja po prostu, słuchajcie, idę się wykąpać, idę spać. Jutro rano wstanę i zanim o 10:00 zaczniemy oglądać Outlandera, to ja na spokojnie nagram dla Was opinię, bo... No.
co nie mówiłam. Także do jutra, moi drodzy. Witajcie w drugim dniu maratonu, jak widzicie jestem wyspana, szczęśliwa i tryskam energią, ale wyspałam się aż nadto, ponieważ kochani moi, nie usłyszałam budzika o 7 rano i wstałam o 8. Czy ja wam muszę mówić w jakim tempie, słuchajcie, ja się malowałam, w jakim tempie ja wszystko przygotowywałam, żeby usiąść teraz i nagrać dla was podsumowanie z przeczytania tej fantastycznej książki? No nie muszę, ale słuchajcie, żeby troszkę urozmaicić tą pierwszą część, to teraz, słuchajcie, pojawi się taki króciutki przerywnik. Uczciwie mówię, to się wydarzyło przedwczoraj. Jeżeli nie chcecie obejrzeć tej relacji z tego, jak wyruszyłam z moją mamą na polowanie kwiatów na działkę, to po prostu przywincie, tu się pojawi wam czas, do którego, a jeżeli macie ochotę obejrzeć, jak znalazłam się w kwiatowym raju, to zapraszam. Moi drodzy, jestem w kwiatowym raju, po prostu. Jejku, nic mi nie wzeszło na działce. Wszystkie kwiaty, które posiałam, słuchajcie, no po prostu nic. Więc idę sobie zobaczyć z jakimiś kwiatami na ogród. Jak na razie wybrałam te kwiatki. Najchętniej to bym wzięła wszystkie, słuchajcie, i z nimi wyszła, ale no niestety. Za mały ogródek. No, ale ta trawka dwukolorowa jaka jest cudowna. Słuchajcie, idziemy dalej. No i słuchajcie, to mi się podoba. To jest moja mama, jak jeszcze nie znacie. Cześć mamuś, chcesz się przywitać z moimi widzami? Dzień dobry. Zobaczcie, ile mamy kwiatów normalnie. Wow. Kanonada barw. Będzie wreszcie kolorowo i kwitnąco na działce. Ale się cieszę. Jeszcze musimy je wkopać. To jeszcze dzisiaj. Okej, słuchajcie, jedziemy już do domu. Słuchajcie, przyjechałam na działkę. Zobaczcie, to jest mój straszak przeciwko szpakom. Ciekawe, czy będzie działał. Zamówiliśmy ostatnio latawiec imitujący jastrzębia. Ale zobaczcie, dojrzewają czereśnie. Boże, jaki piękny widok. Przyjechałyśmy z mamą posadzić kwiaty, które kupiłyśmy. Więc idę zaraz działać, tylko jeszcze się ponapawam tym pięknym widokiem. Pokażę wam, jakie mam słodkie rękawiczki do pracy w ogrodzie. Biedroneczki. I kwiaty posadzone, teraz tylko czekać, słuchajcie, jak się przyjmą i jeszcze pięknie rozrosną. O, widzę, że lilie niedługo będą, super. Część kwiatów posadziłam w tamtej części ogrodu, ale słuchajcie, jestem już tak zmęczona, że kiedyś wam pokażę, jak pięknie rozkwitły. Także słuchajcie, wracam. Witajcie ponownie, to teraz przechodzimy do tej perełki. Zapewne już wczoraj zauważyliście, że mówiłam wam o dwóch poprzednich częściach, o Kingu i Tyrancie, ale nie pokazałam wam tych książek. Moi kochani, wyjaśnienie tej sytuacji jest proste. Są to jedne z najczęściej pożyczanych ode mnie książek. Teraz obecnie są u mojej siostry Marty. Martusiu, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że czytasz z wypiekami na polikach. Powiecie, to jej obiecałam. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie czytaliście tych poprzednich części, to spokojnie możecie sięgnąć od razu po Lules. Dlaczego? Bo Abel, słuchajcie, nie muszę tak kaleczyć. Ja się później z książki dowiedziałam, że on ma na imię Abel, bo to jest takie jego przezwisko. Ja to jestem w stanie wymówić. To może po prostu zostajmy przy Ablu. Poprzez narrację pierwszoosobową w skrócie sobie wyjaśnia, w jakim momencie swojego życia jest. Później zresztą jeszcze autorka bardzo często wraca do wydarzeń z poprzednich części i to też nam pozwala mieć, wiecie, taki ogląd na całą historię naszego głównego bohatera. Ale słuchajcie, ja sobie wyłapałam tu jeden fragment, który po prostu muszę wam przeczytać. No muszę wam przeczytać, abyście mieli pogląd na naszego głównego bohatera. Ale jeszcze jedna rzecz, zanim do tego przejdę. Matko, no nie przejdę do opowiadania o tej książce. Ja myślę, że ja gdzieś, słuchajcie, w opisie dam znać, że to jest film dla osób powyżej 16 roku życia. Bo słuchajcie, ta książka jest powyżej 18 roku życia. To jest dark romance z dosyć pikantnymi, dosadnymi scenami erotycznymi. No a serial Outlander jest sklasyfikowany 16+, bo tam powiedzmy te sceny seksu są takie bardziej soft, ale jednak jeżeli macie poniżej 16 roku życia, to ja w tym momencie muszę się z wami, kochani, pożegnać.
No i przechodzimy, słuchajcie, do przeczytania tego fragmentu. Wiedziałem wszystko o byciu motocyklistą, ale nic na temat bycia człowiekiem. Torturowano mnie, gwałcono, ku uciesze moich porywaczy. Znalazłem się na granicy życia i śmierci, ale mimo tego, co przeszedłem, nigdy nie straciłem chęci do życia, tej woli walki. To czegoś w środku, co sprawiało, że moje serce biło tak szybko, jakby miało wyrwać się z piersi i mówiło, że wyjdziesz z każdej sytuacji cało, a ponadto spalisz żywcem każdego, który spróbuje cię zniszczyć. Bito mnie, ale nigdy nie złamano, dopóki nie pojawiła się ja. Czy ten wstęp nie wyjaśnia chociaż po części tego, z czym spotkacie się sięgając po Lules? To może przejdźmy teraz do fabuły. Otóż na samym początku, w rozdziale pierwszym, z perspektywy T, która cofa się do wieku, w którym miała 10 lat, dowiadujemy się, w jakim momencie skrzyżowały się losy Abla i T. I to, słuchajcie, jest niezła historia, która już pokazuje nam, jaką rezolutną dziewczyną, inteligentną była Tia w wieku 10 lat. Przyznam szczerze, że czytałam ten wstęp z dosyć dużym rozbawieniem, chociaż zaczyna się od czego? Od napadu jednego z motocyklistów na stację benzynową, którą w tym momencie pilnowała 10-letnia główna bohaterka. No tak, jest to nie na miejscu, ale słuchajcie, to jest mała miejscowość, pani, która tam miała pracować, po prostu poszła sobie gdzieś tam się upiększać, a ta dziewczynka sobie siedziała tam, no i cóż, nagle wpada sobie wielki dryblas wytatuowany i żąda od niej pieniędzy, a ona nie potrafi nawet otworzyć kasy. I słuchajcie, na to wpada Abel. Oczywiście robi porządek. W ogóle, co ty robisz, chłopie? My nie napadamy na stacje benzynowe. Przecież to jest dziecko, co ty robisz? I słuchajcie, w podzięce za to, czy może tak w sumie trochę ją próbując przekupić, żeby nie zadzwoniła na policję, nie zgłosiła całego incydentu, no bo słuchajcie, z poprzednich części wiecie, jak nie, to ja wam powiem, że ten gang motocyklowy, czekajcie, Beach Busters? Czekajcie, jak to przetłumaczyć? Drań plażowy czy dranie plażowe? No, oni się zajmowali trochę takimi poważniejszymi przestępstwami i działalnością, więc raczej nie chcieli, aby policja przez jakąś głupotę zwracała na nich uwagę. No więc on sobie, słuchajcie, wymyślił taki fortel, że wiecie, widzi, dziewczynka jest fajna, rezolutna i mówi do niej: słuchaj, Tia, masz tu mój pierścień. My mamy taką przysięgę w naszym gronie motocyklowym, że jeżeli kiedyś będziesz potrzebowała mojej pomocy, jeżeli kiedykolwiek w życiu się coś wydarzy, to po prostu wróć do mnie z tym pierścieniem, a ja ci pomogę, daję ci na to moje słowo. Słuchajcie, kiedy on składał tę przysięgę, to on się na pewno nie spodziewał tego, że 7 lat później będzie się musiał z tej przysięgi wywiązać. Oczywiście sama przysięga, słuchajcie, jest lipą, nie ma czegoś takiego w gangu motocyklowym, ale ta dziewczyna przez te 7 lat głęboko w to wierzyła. Co takiego wydarzyło się, że Tia musiała się zwrócić o pomoc do Abla, to słuchajcie, to już wam nie powiem, chociaż w sumie to nawet nie byłby spoiler, bo to się dzieje na samym początku historii. Mogę wam tylko powiedzieć, że znalazła się w opłakanej, trudnej sytuacji i w ogóle to, w jakich warunkach dorastała ta dziewczyna, to, co ona przeżyła tym swoim, bo kiedy ją poznajemy, to jest bardzo blisko ukończenia 18 roku życia. To jest odrębna, słuchajcie, historia, która pewnie wami wstrząśnie tak bardzo jak mną. I co robi Tia w tej trudnej sytuacji? Udaje się do siedziby gangu motocyklowego. I teraz, jeżeli pamiętacie z opisu, który wam czytałam wczoraj, to wiecie, że Abel opuścił gang z różnych powodów, sytuacji, tego, co wydarzyło się w poprzednich częściach. I on tak naprawdę w tym momencie to, no, próbuje topić smutki w alkoholu, spotkaniach z przypadkowymi kobietami. No, jego życie sięgnęło dna. No, tego inaczej, słuchajcie, nazwać nie można. Dodatkowo, oczywiście, gangu nie można opuścić tak sobie, więc tak naprawdę wydał na siebie wyrok śmierci w momencie, kiedy odszedł z tego gangu. I tu też muszę powiedzieć, że szefem tego gangu jest bardzo bliska osoba. I nie powiem wam, kto to jest, bardzo proszę, dojdźcie do tego sami, kiedy przeczytacie Lules. Więc no, Tia nie zostaje Abla, ale zostaje cały wrogo nastawiony do niego gang. To jak ta dziewczyna zostaje tam skrzywdzona, to mam nadzieję, że zapisałam sobie gdzieś moją reakcję z Instagrama, tu ją wam wstawię. No słuchajcie, po prostu wyrżnęło moje serce, wykręciło, ja nie wiem, jak mam to opisać, ja po prostu byłam tak wzburzona. Ja byłam tak wzburzona. Słuchajcie, po tym, co się dziewczynie przydarzyło, w stanie agonalnym, bo chyba tak mogę to nazwać, dziewczynę podrzucono do domu Kinga i Doe. I tak, jeżeli przez ten cały czas, kiedy ja wam opowiadałam o książce, zastanawialiście się, czy ponownie spotkamy Kinga i Doe, to tak, i to jest też cudowne. Słuchajcie, bo ja się tak zżyłam z bohaterami, ja ich tak pokochałam, że no, cudownie było spojrzeć na to, jak wygląda w tym momencie ich
życie. Oczywiście King z dołu wzywają Bara do swojego domu i od tego momentu się wszystko zaczyna. I jak mam to teraz powiedzieć bez spoilowania? No cóż, po tych 7 latach los ponownie skrzyżuje drogi Bara i Tia. No wiecie, oboje są już dorośli. Tia wyrosła na przepiękną, cudowną, młodą kobietę. Bar jest mega przystojnym, błękitnookim, wytatuowanym mężczyzną. No cóż, jak się domyślacie, skoro to jest romans i skoro to jest dark romance, no to połączy ich uczucie. Ale słuchajcie, to wszystko nie będzie takie proste. No i tradycyjnie aparat się wyłączył, słuchajcie, nagrywanie w te upały to jest po prostu dramat. Nawet nie wiem, na czym skończyłam, na czym moja myśl się, słuchajcie, urwie. Mam nadzieję, że ostatnie słowo po prostu się zapisało. Wracając do powieści, tak może podsumuję. W tej części poznajemy dalsze losy byłego członka gangu motocyklowego Abla oraz Tia, która pojawiła się niespodziewanie w jego życiu, dopominając się o spełnienie danej 7 lat wcześniej obietnicy. Mamy również możliwość zobaczenia, jak wygląda teraz życie Kinga i Dou. To akurat mówię do osób, które przeczytały poprzednie części. I słuchajcie, patrzenie na to, jak rozwija się to uczucie, jest naprawdę fascynujące, ale jednak w tyle mamy fakt, iż gang motocyklowy chce zabić Abla. I słuchajcie, no nikt, kto stoi po jego stronie, nie jest bezpieczny. I to, słuchajcie, co tu się dzieje od samego początku do końca, to jest po prostu coś niesamowitego. Ale to, co Tia Frezia zrobiła w 2 ostatnich rozdziałach, to jak zakończyła tę historię, jak ja mam teraz wytrzymać, słuchajcie, do wydania kolejnej części? Ja się pytam, jak można coś takiego zrobić czytelnikowi? No słuchajcie, po prostu rewelacyjne zakończenie. Ja, słuchajcie, nawet nie wiem, czy nie lepsze jak w pierwszej części Kinga. Matko jedyna, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jak już przeczytacie Lules, ale no słuchajcie, ja już dawno nie musiałam tak zbierać, słuchajcie, szczęki z podłogi, jak po tym zakończeniu. Kocham, uwielbiam, matko jedyna, jak ja bym chciała tę autorkę, słuchajcie, poznać. Jest po prostu na liście takich moich top kobiet, które chciałabym poznać osobiście i zapytać ją w twarz, jak ona to wszystko wymyśliła. I jak ona się, słuchajcie, nie zawstydza, pisząc te wszystkie sceny erotyczne. Bo ja już wam wczoraj mówiłam, że ona używa i wulgaryzmów, ale nie w taki sposób, słuchajcie, naprawdę wyważony. A, no i tutaj przekleństwa, jak zresztą wiecie z samego prologu, który wam czytałam, też występują. Ale to, jak ona opisuje, tu nie ma, słuchajcie, historii typu, no bo wiecie, pszczółka podleciała do kwiatka, poczuła zapach, ale zrobiło jej się błogo. Nie, nie, kochani, tu sceny erotyczne są opisywane dosadnie, bez zamienników, pikantnie, mocno. No, mężczyźni, którzy są bohaterami w tym cyklu, nie patyczkują się w łóżku. Może tak po prostu delikatnie to opowiem, zważywszy na to, że jednak być może jakaś młodsza osoba nie posłucha mnie na początku i będzie oglądała ten film. Także jeżeli uwielbiacie takie romanse z ciemną stroną, które zahaczają o walki gangów, o zbrodnie, morderstwa, przemoc i śmiałe sceny erotyczne, to Lules was nie zawiedzie. Polecam wam serdecznie i ja nie będę się już więcej rozgadywała. Ja, słuchajcie, uważam, że najlepszą rekomendacją do sięgnięcia po tę książkę jest to, że ja wczoraj po jej przeczytaniu za nie mówiłam. No i moi drodzy, ja się na ten moment z wami żegnam i idę przygotować wszystko, co sobie zaplanowałam na oglądanie serialu Outlander. Tak. Tak, i słuchajcie, ja się będę skupiała tylko na serialu, ponieważ na pewno wiele osób z was wie, a jeżeli nie, to powiem tu w tym momencie tylko ten jeden raz, że serial powstał na podstawie książek, ale ja dziś jestem sercem tylko i wyłącznie z serialem. Bo słuchajcie, gdybym chciała teraz jeszcze zrobić jakieś odrębne porównania, nie wiem, coś, to nie na 24-godzinny maraton. Także uciekam. Pierwszy odcinek włączyłam o 10:30. Jestem obecnie na 3. odcinku. Być może nie wszyscy z was oglądali Outlander Book, tak? Ale słuchajcie, ja sobie uszyłam strój na tę okazję. I powiem wam za chwilkę, jakie to jest uczucie oglądać Outlandera
będąc tak ubraną. Moi drodzy, ja oczywiście nie jestem jakąś fachową, krawcową, uszyłam ten strój tak jak potrafiłam najlepiej i powiem wam, że oglądając Outlandera w tym stroju, ja się po prostu czuję niesamowicie. Jestem jakby bliżej tej epoki, nie wiem jak mam to określić, żebyście nie uznali, że zwariowałam. No, nie jestem Claire, no chyba, że taką wiecie w wersji XL. Ale to jest niesamowite uczucie. Ja w ogóle uwielbiam filmy, seriale, gdzie jest taka dbałość o szczegóły, gdzie producenci tak bardzo dbają o odwzorowanie, wiecie, tych historycznych realiów, w którym umiejscowiona jest fabuła. I to jest coś po prostu niesamowitego. Ja na razie się z wami żegnam, idę oglądać dalej, ale myślę, że za jakąś chwilkę nagram jeszcze kilka informacji o tym, o czym jest serial i dlaczego tak bardzo go kocham. Moi drodzy, zamówiłam poidełko dla Wicka, bo słuchajcie, no są takie upały, że nie nadążam z dopajaniem go strzykawką. Mam już jedno takie, ale ono mi się nie sprawdziło i teraz zamówiłam takie ceramiczne. Co, Winiuś? Zobacz, co tu jest, zobacz. Poszłaś, to pani sama zobaczy. To będzie chyba akumulator. Czekajcie, zobaczymy, jakie to jest duże. Wow. Jestem na tym etapie, że po prostu sprawdziłam, jakie mam części. Chcę wam zwrócić na jedną rzecz uwagę, co mi się spodobało od razu po rozpakowaniu. A mianowicie, że jeżeli wyciągam te wszystkie rzeczy, słuchajcie, które są w środku, to zobaczcie, jakie to jest proste do mycia. Kto z was miał lub ma pojemnik plastikowy, to wie, o czym mówię. Zobaczcie. Bez najmniejszego problemu, wszystko jest do dokładnego wymycia. A tam właśnie w tym poidełku plastikowym, słuchajcie, tam jakieś zakamarki, zakręty, jakieś szczeliny. I mimo, że ja używam wody źródlanej i to przygotowanej, jeżeli chodzi o tego typu fontanny i wam to polecam, bo po prostu przez dłuższy okres jest świeża, to mimo wszystko, słuchajcie, miałam problem z wymyciem, a tu zobaczcie, no bez najmniejszego problemu, do każdej części, do każdego zakamarka mamy dostęp, żeby to wszystko wymyć. Także słuchajcie, wzrokowo, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenia, to jestem mega pozytywnie zaskoczona. Tu gdzieś się pojawi cena, w jakiej zakupiłam tą fontannę. O matko jedyna, myślicie, że sobie poradzę ze złożeniem tego? Zapomniałam wam powiedzieć, że paczka przyszła wczoraj i sobie dzisiaj zrobiłam przerwę w oglądaniu serialu, żeby rozpakować ją. Na całe szczęście wrócił mój mąż, słuchajcie, złożył poidełko, okazało się to bardzo łatwe. Ja sobie ustawiłam taki naprawdę bardzo mały strumień, nie wiem czy to widzicie. Bo jak ustawiłam większy, to po prostu Wicek się trochę bał, nie podchodził. Ale powiem tak, no na razie. Cześć kochany, przyszłeś się przywitać z nami? Cześć słoneczko. Na razie jakiegoś wielkiego szału nie ma. Winiuś, pokażesz? Nie wiem, co to z tego będzie. No trudno, najwyżej będę musiała sprzedać. Słuchajcie, okej, i tak mi zeszło parę minut na tej fontannie, więc wracam, słuchajcie, do oglądania serialu. Słuchajcie, no więc oglądam. Tak, wyciszyłam na czas nagrywania. Oglądam sobie, przyjechała pizza. No bo oczywiście tak się zadłużyłam w serialu, że nie miałam czasu zrobić obiadu. No więc moi drodzy, czas na to, aby powiedzieć kilka słów o samym serialu. Jeżeli chodzi o reżyserię, scenarzystów, to gdzieś tu w trakcie mojego mówienia będą się pojawiały dane. Ja bym chciała się skupić na samym serialu, na tym, dlaczego po trzecim sezonie stał on się moim ukochanym i powiedzieć wam, dlaczego pałam do niego taką wielką miłością i oczywiście przybliżyć wam trochę bohaterów i fabułę. Otóż głównych bohaterów poznajemy 6 miesięcy po tym, jak zakończyła się II wojna światowa. Poznajemy Claire Randall oraz jej męża Franka. Słuchajcie, wojna ich rozdzieliła. Claire była pielęgniarką i to słuchajcie, mega odważną, kiedy ją poznajemy, są przebitki z II wojny światowej i widzimy, jak wiecie, próbuje zatamować pękniętą tętnicę, jest cała we krwi. Słuchajcie, no widać, że naprawdę zna się na tym, co robi. A jej mąż przez okres wojny pracował jako szpieg w tajnych służbach i niestety wojna ich rozdzieliła. Oni się chyba widzieli chyba 2 czy 3 razy przez okres tych kilku lat i postanowili, że ta podróż do Szkocji pozwoli im się na nowo odkryć, wiecie, zbliżyć do siebie, odnowić intymność. Ale też Szkocja została wybrana z innego powodu, ponieważ Frank Randall jest wielkim miłośnikiem historii i bada drzewo genealogiczne swojej rodziny i właśnie te poszukiwania doprowadzają go do Szkocji. Kiedy docierają do Inverness, które, jako ciekawostkę wam powiem, odkrywa w całym serialu miasteczko Falkland, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwę, akurat obchodzone jest święto, ja chyba mogę sobie połamać język, więc tu się pojawi wam nazwa. To jest oczywiście do pradawne święto, nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nawet w pierwszym odcinku serialu mówi o tym Frank, że religia chrześcijańska bardzo często sięgała po daty, terminy właśnie tych pogańskich świąt z pradawnych czasów.
No i słuchajcie, Frank i Claire, no oczywiście odnawiają więzi. Widzicie, to jest naprawdę niesamowite patrzeć na to, jak powoli się na nowo odkrywają. No i postanawiają wybrać się do Craigna Dun. To jest skupisko starożytnych kamieni. Słuchajcie, oczywiście ono nie istnieje, zostało ustawione na poczet tworzenia serialu i są świadkami pradawnego rytuału, przepięknego swoją drogą. Uwielbiam tę scenę i często do niej wracałam. Kiedy tam są, Claire zauważa pewną roślinę pod jednym z kamieni i kiedy następnego dnia jej mąż postanawia, że dalej będzie prowadził badania, ona stwierdza, że po prostu się uda ponownie do tego kamiennego kręgu, aby tę roślinę zerwać. Dlaczego? I tu, słuchajcie, jest czas na to, aby powiedzieć wam kilka słów o Claire, którą uwielbiam. Uważam, że to jest jedna z najciekawszych bohaterek, z jakimi możecie się spotkać w serialach. Claire bardzo szybko straciła rodziców. Wychowywał ją wujek, który był archeologiem. Nie muszę wam w tym momencie mówić o tym, że jej trochę zazdroszczę. Znaczy, no nie tego, że jej zmarli rodzice, ale że wychowywała się na wykopaliskach. Słuchajcie, jak to sama mówi poprzez narrację w tym serialu, no robiła rzeczy, które raczej nie przystawały panience z dobrego domu. Ale ja uważam, że to właśnie dzieciństwo miało wpływ na to, na jaką kobietę wyrosła Claire. Słuchajcie, ona jak na tamte czasy była naprawdę mega wyzwolona, pewna siebie, no przy tym była przepiękną kobietą, inteligentną. No ja się nie dziwię, że Frank Randall się w niej totalnie zakochał. Jej wielką pasją było właśnie zbieranie ziół, roślin i badanie, jak można je zastosować w medycynie. I kiedy zobaczyła tę roślinę, to postanowiła ją zerwać, zasuszyć do swojej kolekcji. I słuchajcie, to nie jest spoiler w tym momencie, spoilowanie, no bo na tym się opiera cały serial, tak? Kiedy Claire zjawia się ponownie w kręgu i zbliża się do kamieni, zaczyna słyszeć jakieś takie dziwne brzęczenie, ale no, zerwa tę roślinę i słuchajcie, dotyka kamienia. I to, co przeżywa, ona to później opisuje jako takie spadanie, jako takie wirowanie, jak uczestnictwo w wypadku samochodowym. I bam, przynosi się do około 200 lat wstecz, do roku 1743. Oczywiście na początku kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy, chociaż krajobraz, który widzi dookoła, no niekoniecznie się, wiecie, zgadza. Tutaj jest świadkiem jakiegoś pościgu, uciekają mężczyźni, no ubrani jak nie na te czasy, za nimi w surdutach, w mundurach biegną angielscy żołnierze. No i wiecie co? Co wy byście sobie w tym momencie pomyśleli? No dobra, może jest jakieś odwzorowanie bitwy, może coś się wydarzyło, może ja jestem na planie filmowym, ale słuchajcie, bardzo szybko poprzez spotkanie, o ironio losu, z przodkiem jej męża Franka Randalla, z kapitanem Jackiem Randallem, face to face, w momencie, w którym próbuje ją zgwałcić i wygląda dokładnie jak jej mąż, który, zwróćcie uwagę, jeszcze się nie narodził w tamtym okresie, zdaje sobie sprawę, że jednak nic jej się nie śni. Kto przybywa jej na ratunek? Szkoccy górale, którzy uciekali przed, wiecie, angielskimi żołnierzami, porywają ją i zaprowadzają do pewnej chatki, w której poznajemy jednych z pierwszych ważnych bohaterów, czyli Dougala Mackenzie, brata Columa Mackenzie, czyli przywódcy klanu. I oczywiście Jamiego. No dobrze, no jeszcze Murtag. Ja kocham, po prostu kocham wszystkie te postacie. Ale cały serial skupia się i opiera na związku pomiędzy Claire a Jamiem. Jak do tego doszło? Słuchajcie, że się pokochali, że tak naprawdę wszystkie trzy sezony poświęcone, a wiemy już, że w październiku będzie czwartego, już dowiecie się oczywiście sami, kiedy zaczniecie ten serial oglądać. Ja w tym momencie powiem wam, za co ja kocham ten serial. Za postać Claire, za ukazanie kobiety silnej, zdolnej do poświęceń, kobiety, która kocha całym sercem, dla której intymność to jest po prostu część jej życia, ona jest niesamowicie seksowna i po prostu, no co mam wam powiedzieć, sceny erotyczne w tym serialu są naprawdę cudowne, ale nie tylko dzięki niej, ale również Jamiemu, czyli szkockiemu góralowi, na którego głowę wyznaczona jest nagroda i którego zaciekłym wrogiem jest kapitan Jack Randall, który na początku z serialu próbuje zgwałcić Claire. Możecie się domyślić, że stanie się on ich głównym wrogiem. I naprawdę przez to, że ich losy splotły się, słuchajcie, z drogami tego człowieka, wydarzy się wiele naprawdę tragicznych rzeczy. Dodatkowo, Claire przynosi się w okresie, kiedy to szykowane jest w Szkocji ostatnie i jak wiemy z historii, nie pierwsze powstanie góralów przeciwko Anglikom i wiecie, tego w jaki sposób oni ich traktowali.
Tu jako ciekawostkę Wam powiem, że generalnie, chociaż ten serial robi wielką furorę na całym świecie, to w Szkocji on nie był emitowany, bo okres, w którym zaczęto go kręcić, to był czas, w którym Szkocja myślała o odłączeniu się od Wielkiej Brytanii, wiecie, były tematy związane z Unią Europejską. Ja aż tak dokładnie się w to nie wgłębiałam, ale tu dokładnie chodzi o ostatnią bitwę pod Culloden, która ma tu wielkie znaczenie w tym serialu. Oczywiście w pewnym momencie, bo tu się dzieje bardzo wiele. I dlatego też nie był on emitowany, aby jeszcze nie podburzać tych, wiecie, takich ruchów narodowościowych, nie przypominać tej całej sytuacji. Ale to, tak jak Wam mówię, ja tylko gdzieś liznęłam ten temat, więc jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć, to oczywiście poczytajcie. Zapewne zauważyliście zmianę kadru, ale mój aparat stwierdził, że to czas ostygnąć, więc wracam do tego, o czym zaczęłam Wam mówić, a mianowicie za co kocham serial Outlander. No dobrze, na pierwszym miejscu są oczywiście bohaterowie. Wszyscy, poczynając od Claire, poprzez Jamie'ego, Dougala, taką główną gospodynię, panią McGibbons, dobrze pamiętam. Słuchajcie, po prostu wszyscy są mega autentyczni, co sprawia, że możemy się niesamowicie wczuć w cały serial. Druga rzecz to jest oczywiście odwzorowanie tamtejszej epoki. Słuchajcie, ta dbałość o szczegóły, jaka tu jest w tym serialu, to jest naprawdę coś niesamowitego. Te stroje, to robi tak wielkie wrażenie, słuchajcie, że jedno wielkie wow. Następna rzecz to jest muzyka. Przepiękna, celtycka, szkocka, no... Słuchajcie, nawet jak nie oglądam serialu, to często sobie puszczam właśnie linię melodyczną z tego serialu. Polecam, jest cudowna, przepiękna. I mogę tak się zachwycać. No i krajobrazy Szkocji. Słuchajcie, to jak jest tam pokazana Szkocja, te przepiękne góry, okolice, to aż się we mnie, słuchajcie, odzywa taka żyłka, wiecie, podróżnika i chętnie bym po prostu się spakowała i wyjechała, ale słuchajcie, ja sobie obliczyłam koszt tej podróży. No i na ten moment, słuchajcie, mnie po prostu na nią nie stać. Ja cały czas marzę o tym, że zbierze się jakaś grupka osób, które tak jak ja kocha ten serial, wiecie, wynajmiemy jakiegoś busa, podzielimy się kosztami i po prostu ruszymy do Szkocji. Także jeżeli oglądacie ten film, a macie ochotę, to dawajcie znać w komentarzu. Może coś, słuchajcie, w końcu zorganizujemy. Cudowny, wspaniały serial, romansowo, przygotowo, kostiumowo, historyczny. Ja nie wiem, jak go określić, ale na wiele sposobów, słuchajcie, można. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie poznać losy Claire, tego jak przeniosła się 200 lat wstecz, jak sobie poradziła, jak to się stało, że pokochali się razem z Jamie, jeżeli macie ochotę na wielką przygodę, przepiękny romans, na serial, który pokazuje potęgę miłości, potęgę poświęcenia, potęgę tęsknoty, która rozrywa serce, to ten serial jest dla Was. Ja Wam go serdecznie z całego serca polecam. Słuchajcie, ja sobie jeszcze obejrzę, jeszcze dam radę kilka odcinków obejrzeć. Oczywiście jeszcze przyjdę z pożegnaniem do Was na koniec maratonu. Także na razie, moi drodzy, pa! Drodzy, i mamy 21. Jestem z siebie dumna, że przetrwałam. Chociaż mój makijaż, to słuchajcie, nie. Ja dzisiaj 3 razy, słuchajcie, malowałam brwi. No nic mi nie wychodziło, ale to dlatego, że zaspałam i wszystko robiłam w biegu. Ale to nic, słuchajcie, makijaż tu nie był najważniejszy. Najważniejsze było, aby wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałam, udało mi się przeczytać i obejrzeć. Jak wiecie, jest wszystko 100%, czyli mamy Lules przeczytany. Jak będą cięcia, to przepraszam, ale już jestem tak zmęczona i język mi się plącze. Mamy obejrzane pierwsze 10 odcinków pierwszego sezonu. Ja się jeszcze nie żegnam, słuchajcie, z bohaterami. Ja sobie obejrzę ten sezon do końca, a jak znam życie, to zaraz pójdą kolejne sezony, bo ja się tak nie potrafię, słuchajcie, z nimi rozstać. Ja nie będę już przedłużała, słuchajcie, bo jestem mega zmęczona, a chcę się jeszcze z Wami pożegnać na Instagramie. Jednym słowem, połączenie Lules i Outlandera to był dla mnie strzał w dziesiątkę i serdecznie Wam polecam zarówno książkę, jak i serial, moi drodzy. Ja kończę. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku, moi drodzy. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli w tym maratonie. Pa, pa!